Cześć, witajcie w drugim odcinku naszego serialowego testu Oppo Reno 2. Dziś będzie o jednym z najistotniejszych elementów smartfona, o akumulatorze. Bateria, jaką znajdziemy w Oppo Reno 2, ma pojemność 4000 mAh i w praktyce, w takim codziennym, zbalansowanym użytkowaniu wystarcza, by utrzymać ten smartfon przy życiu przez 2 dni. Oczywiście przy bardziej intensywnym wykorzystaniu telefonu bateria wytrzyma krócej, ale raczej nie zdarzy się, by nie wytrzymała całego pełnego dnia działania. A do tego akumulator ma tryb szybkiego ładowania VOOC Flash Charge 3.0. Oczywiście odpowiedni zasilacz jest w zestawie. I naładowanie takiej totalnie, zupełnie opróżnionej baterii w momencie, kiedy już nam telefon się sam wyłączył, zajmuje mniej więcej w okolicach 80 minut. Ale warto dodać, że można oczywiście doładowywać ten akumulator w ciągu dnia i takie szybkie doładowanie daje naprawdę spory i jednocześnie szybko dostępny zastrzyk energii. Mniej więcej w ciągu pół godziny ładowania mamy już 50% napełnienia akumulatora od zera, czyli w praktyce, jak sobie będziemy tam w ciągu dnia doładowywać, no to spokojnie ten telefon przez ładnych kilka dni utrzymamy przy życiu, nie rezygnując z jego normalnego wykorzystywania, no bo wiadomo, doładowywać możemy go w trakcie popołudniowej drzemki, posiłków i tak dalej. Aby precyzyjnie zobrazować możliwości akumulatora, wykonaliśmy kilka prób, kilka testów i pozwólcie, że ja tu się będę posługiwał troszeczkę ściągą, żeby niczego nie pomylić i zaczynamy może od benchmarków. PC Mark wykazał rozładowanie akumulatora w 10 godzin 26 minut. Geekbench z kolei pokazał pełne rozładowanie po 11 godzinach 29 minutach i tutaj jeszcze ten benchmark akurat przyznaje punkty, 7120 punktów za to telefon otrzymał. Jeżeli chodzi o takie bardziej życiowe przykłady, czas pracy z włączonym ekranem oglądamy YouTube'a, włączona jest jedna karta SIM, jest włączony oczywiście Wi-Fi, ekran mniej więcej na połowę, dźwięk podobnie, 20 godzin. Oglądanie wideo strumieniowanego w przeglądarce Chrome, również te same warunki, jeżeli chodzi o SIM, Wi-Fi, ekran. Mniej więcej spadek baterii w granicach 6-7%. Odtwarzamy film z pamięci telefonu. Również podobne warunki, jeżeli chodzi o ekran i dźwięk, ale w trybie samolotowym. Wówczas spadek akumulatora mniej więcej 5-6%. Nawigacja. Jedziemy sobie z nawigacją, oczywiście wszystko co potrzeba jest włączone. Nawigacja online'owa, czyli telefon pobiera sobie mapy z powietrza, z sieci, w granicach 8% spadku baterii poprzez pół godziny. Ten sam czas, jeżeli chodzi o granie w grę. Gramy w Real Racing 3 i wtedy spadek baterii jest w okolicach 6%, ale tu warto zaznaczyć, że smartfon ma specjalny tryb, który możemy włączyć w ustawieniach akumulatora, tryb podkręcania wydajności, wówczas pracuje na pełnych obrotach, ale wiadomo, wtedy zużywa akumulator nieco szybciej. I na koniec czuwanko. Telefon odłożyliśmy, leży sobie, nic nie robi, powiadomienia przychodzą i wtedy w ciągu 8 godzin, czyli powiedzmy przez noc, stan naładowania akumulatora spadnie o około 3%. I tu znów przypominam, że warto skorzystać z rozbudowanych opcji oszczędzania energii i włączyć sobie oszczędzanie energii nocą, kiedy to telefon pracuje troszeczkę lżej, troszeczkę mniej. Wiadomo, w nocy powiadomień na przykład też nie potrzebujemy, no bo śpimy. Wtedy telefon może zużywać jeszcze mniej energii. A zatem Oppo Reno 2 nie musi się wstydzić swojego akumulatora. I tutaj głównym gwoździem programu jest szybkie ładowanie VOOC 3.0. I to tyle w tym odcinku. Oczywiście zapraszam Was już na kolejny odcinek. Kolejny odcinek będzie o wyświetlaczu. Do zobaczenia. Cześć.